8 drużyn wzięło udział w 11. edycji halowego turnieju piłki nożnej o Puchar Prezydenta Tarnobrzega, który odbył się w minioną niedzielę w hali Mosir. W sumie w rozgrywkach grupowych i w fazie play-off rozegrano 16 12-minutowych meczów, w których łącznie strzelono 44 bramki. Środowisko piłkarskie czeka na ten turniej. Wiele osób przychodzi na halę kibicować drużynom osiedlowym. Jest to martwy okres w rozgrywkach ligowych, dlatego trybuny może nie są pełne, ale na pewno się są pustkami. Emocje na boisku są, ale trzeba przyznać, że drużyny się szanują, nie grają zbyt agresywnie, nie mamy do tej pory żadnych kontuzji i to jest najważniejsze. Obok trzecioligowej siarki A-klasowego juniora Zakrzów oraz B-klasowych Koniczynki Ocice wspólnoty Serbinów OKS-u Wielowieś i Iskry Sobów o miano najlepszego zespołu walczyli drużyna Old Boys Tarnobrzeg oraz debiutujący w rozgrywkach zespół trenerów. Bo są trenerzy tutaj osiedlowi, bo mamy trenera z Sobowa, mamy trenera z Zakrzowa. Trener z Wielowsi, ja prowadzę teraz Wielowieś tak samo, paru trenerów, którzy pracują w siarce, także mówię, każdy jest trenerem, integrujemy się tak samo, trenerzy z siarki z trenerami po prostu z tych osiedlowych drużyn, także bardzo fajny pomysł. Po meczach półfinałowych już wiadomo było, że w tym roku puchar trafi do reprezentanta klasy B. OKS Wielowieś po rzutach karnych pokonał bowiem zespół trenerów 2-1, Koniczynka Ocice wyeliminowała zaś faworyta turnieju siarkę Tarnobrzeg, wygrywając 1-0. Głównie to jest młodzież, zawodnicy, którzy powiedzmy nie mają jakichś tam urazów przeciążeniowych, którzy byli chętni. No na pewno to jest taka dodatkowa jednostka treningowa. Myślę, że hala też pokazuje wiele takich cech, czy po prostu rozumienie gry, czy taką technikę użytkową też można zobaczyć po prostu po tych meczach, kto jaki wachlarz umiejętności ma. Ostatecznie turniej wygrała Koniczynka Ocice w finale, pokonując OKS Wielowieś 1-0. Co warto dodać, w całych rozgrywkach oba zespoły przegrały tylko po jednym spotkaniu, Koniczynka w fazie grupowej i OKS Wielowieś dopiero w finale. Spory sukces, na pewno zaskoczenie dla nas, że udało się tak daleką drogę przebyć i dojść do samego finału i go wygrać. Na pewno nie było łatwo, bo drużyny były wymagające, ale suma summarum, cieszymy się z tego sukcesu, wiadomo, szczęście też nam pewnie pomogło. Także na pewno gratulacje dla chłopaków, bo to oni to wywalczyli, także cieszę się bardzo. Też chłopcy mnie zaskoczyli, bo na pewno nie byliśmy faworytami tego turnieju, bo są bardzo mocne drużyny. Wiadomo, pierwsza siarka, Old Boye, Ocice, Zakrzów. Praktycznie my gramy w najniższej lidze w B-klasie, ale pokazali charakter, fajną grę i bardzo się cieszę, że tak wysoko zaszli. Ja gratuluję swoim chłopakom. To jest młody zespół między 17 a 20 lat. To są bardzo młodzi chłopcy, którzy trenują zaraz po zakończeniu ligi. Zaczęli trenować, do tej pory trenują. Efekty widać na boisku, widać. I to jest, ja z tego się bardzo cieszę, bo to tylko można sobie wymarzyć, tak młody zespół, mimo to, że jest B-klasa, walczymy o tą A-klasę. Myślę, że może być kolejna niespodzianka, ale naprawdę, powiem Państwu szczerze, że to jest chyba turniej cudu w tej chwili nawet, bo to jest nieprawdopodobne, żeby dwie B-klasowe drużyny grały w finale, ogrywając siarkę Tarnobrzeg, Old Boysów, trenerów. No, to jest sukces niewątpliwy. W meczu o trzecie miejsce siarka pewnie pokonała trenerów 4-0. Na piątym miejscu rywalizację zakończył junior Zakrzów, na szóstym Old Boys siarka, na siódmym wspólnota Serbinów, na ósmym zaś Iskra Sobów. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został Filip Krępa z siarki Tarnobrzeg. Za najlepszego bramkarza uznano Hieronima Zocha z zespołu trenerów. Królem strzelców został zaś Marcin Piątek z Koniczynki.